Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. O nie. To będzie ciekawe. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Chłopca Poznającego Internet. Dziś dowiemy się, dlaczego wielcy youtuberzy czasami nie powinni wypowiadać się na tematy, o których po prostu nie mają pojęcia. Witajcie, jestem Gargamel i jest kilka tematów, które świadomie omijam, prowadząc ten kanał. Ale muszę zrobić wyjątek, bo... To jest... najgłupsza rzecz, jaką od dawna słyszałem. Zabijcie mnie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Karolek. Gamingowy youtuber, który posiada following wielkości 1 miliona... osób. Gitara. Więc kiedy zapowiedziałem ten odcinek, wiele ludzi mówiło: o no no. No 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 no. No no. Ale to jest silniejsze ode mnie, więc... Zaczyna. Naprawdę akceptuję wiele rzeczy, dopóki jej nie zobaczę. Ja jestem tolerancyjny. Póki tego nie widzę. Boję się rzeczywistości, więc trudne tematy po prostu omijam. Bijesz żonę? Dobrze. Ale... nie rób tego na moich oczach. Jesteś gejem? Dobrze. Ale nie okazuj tego w żaden sposób. Mój umysł tego nie zniesie. W parku, albo pod blokiem, albo na ulicy. Jak moje dziecko nie zobaczy, moje jeszcze nienarodzone, świeżo, fajne bobo takie. Twoje bobo mogłoby wyjść na tym lepiej, gdybyś posiadał z nim jakąś normalną, zdrową i komunikatywną relację. Nie zakładał mu klapek na oczy i nie unikał niewygodnych tematów tylko i wyłącznie dla twojego komfortu. Tym samym ograniczając mu świadomość i wiedzę na temat procesów, które zachodzą na świecie, czy tego chcesz, czy nie? Jak idzie dwóch mężczyzn za rękę, jeden do drugiego mówi kochanie, przytulają się, całują, wpychają sobie język w usta. O tak, widuję tyle osób, które wciskają sobie język do mordy. Na każdym kroku. Panie, ci geje to by się najchętniej ruchali na ulicy. Chłopak, dziewczyna, wiadomo, za rączkę, do kina, na kawkę, lody. Ale ci geje? Daj pan spokój. Oni nie mają normalnych relacji. Nie chcą normalnych relacji. Tfu! Słuchaj, Karolku, jeśli dwójka ludzi wpycha sobie nawzajem język do ust, to nieważne, czy jesteś to ty z twoim chłopakiem, czy heteroseksualna para. Jest to obrzydliwe. Jedyne prawidłowe związki, które powinny być akceptowane, to jest związek między płciami. Okej, możemy chwilę porozmawiać o doborze muzyki, do tematyki tego filmu. Ja wiem, Małgosia z sieci partnerskiej jest bardzo zadowolona, kiedy nie dostajesz copyright strajków na każdym filmie, więc korzystasz z 3 piosenek, które masz w folderze royalty free music. Ale co będzie następne? Teraz jest to przejście do tego, że pokazuje, co będzie na... Jedyne prawidłowe związki, które powinny być akceptowane, to jest związek między płciami. Po to jest związek i po to mamy do czynienia z parą. Para. Couple, kurde. Debil. Dames. Kurde. Bo chodzi o Stany Zjednoczone, zaraz wam o to wyjaśnię. Tak więc film Karolka powstał w okresie pewnych zmian w prawie w Stanach Zjednoczonych, za sprawą których na terenie całych Stanów Zjednoczonych stało się legalne zawieranie małżeństw homoseksualnych. Tak mówię, żeby pominąć jego tłumaczenie tego procesu jak dla 5-latka. Związek małżeński to jest naprawdę niesamowita instytucja. Może nie, źle to nazwałem. Nie instytucja, tylko konkretne, bardzo ważne w życiu każdego człowieka wydarzenie. To łączy ze sobą dwie osoby, które mają później podzielność majątkową, które obiecują sobie za sprawą oczywiście ślubu kościelnego. Ślubu kościelnego. Tak, Karolek nie widzi różnicy między ślubem kościelnym a ślubem cywilnym. Różnicy pomiędzy prawnym zawarciem małżeństwa a tym ceremonialnym, według uznania i własnej religii, czymś. Karolek, nie wszyscy na świecie są tej samej religii co ty. O kurwa! Może chodzi o posiadanie praw w sferach ekonomicznych, czy w razie niespodziewanego wypadku. Może właśnie dlatego prawo wprowadzone w Stanach dotyczyło wyłącznie ślubów cywilnych, ale o tym jeszcze pomówimy. I niestety, jak jestem maksymalnie tolerancyjny, dopóki jej nie zobaczę, to naprawdę nie wiem, jak połączyłby to kościół. Jak zrobić legalne związki małżeńskie między mężczyzną a mężczyzną w kościele? Może na przykład... wcale?
bo nic nie było w tamtej ustawie o kościołach. Więc nie wyobrażam sobie, kiedy miałoby dojść do zawarcia małżeństwa między mężczyzną i mężczyzną, do podziału finansowego między mężczyzną i mężczyzną. A to dlaczego? Nigdy nie widziałem oficjalnie pięknego, zadbanego, wysportowanego, silnego mężczyzny, tak zwanego pedału. Oho, już spieszę z pomocą. Frank Ocean, muzyk, Giorgio Armani, designer, Michael Sam, profesjonalny gracz futbolu amerykańskiego. Wszyscy są w miarę silnymi, w miarę ogarniętymi, chyba raczej zadbanymi osobami. Także tu masz przykłady. Mam wrażenie, że jedynego geja, jakiego widziałeś, to gdzieś na demotach. Kulturyści, jeżeli są silni, wielcy, nasmarowani oliwką i lubią w dupkę, to mają problem. Co? Mężczyzna z mężczyzną, prawda? Lesbijka z lesbijką, czyli kobieta z kobietą, może nie lesbijka lesbijką, bo czasami lesbijka jest też biseksualna. O... Kurwa! Czasami lesbijka jest też biseksualna. Karolku, kobieta homoseksualna, a.k.a. lesbijka, to taka, która czuje pociąg do kobiet. Kobieta biseksualna, to kobieta biseksualna. I to są dwie różne rzeczy. Ale małżeństwa między dwoma mężczyznami a dwoma kobietami. Jak jeszcze dwie kobiety zrozumiem? O nie, nie wierzę, że naprawdę powiedziałeś dwóch facetów fuj. Ale... Dwie kobiety, to czemu nie? Naprawdę schodzimy tak nisko. Nie mam naprawdę nic do propagowania pozytywnej energii, którą bierzecie gdzieś tam z zachodu. Tu mamy do czynienia nie z pozytywną energią, tylko niestety z bezradnością i brakiem porozumienia pomiędzy państwem a kościołem. To całe porozumienie jest dość klarowne. Kościoły dalej mogą decydować, komu udzielą ślubu. Natomiast ślub cywilny jest dostępny również dla par homoseksualnych. Jest to dość łatwa i prosta do odszukania informacja. Jeżeli ustawiacie sobie w awatarach na głupim Facebooku, to jest tylko portal, który stał się waszym życiem. Ustawiacie sobie tęczę. Portal, który stał się ich życiem, bo to oni nagrali 10-minutowy film o tym, że grupa ludzi zmieniła sobie awatary na portalu społecznościowym. To już ten czas. Czas wyjść z domu. Nie mówię tu stricte o tym, że związki homoseksualne są złe. Tylko musicie zrozumieć, że to jest zboczenie. To jest choroba. Ocenę tego, co jest chorobą, a co nie, pozostaw lekarzom. Mam nadzieję, że twoja opiekunka cię bardzo dobrze przypilnuje i filmy tego typu już nigdy nie powstaną. Nie akceptują cię kobiety, bo będąc mężczyzną. Hej, ty chcesz ze mną być? Nie. Ty chcesz ze mną być? Nie. A z kumplem pogadasz się i możecie się tam wiecie, nie? To są bezradni mężczyźni, którzy nigdy nie umieli znaleźć kobiety. Nie akceptują cię kobiety? Idziesz do chłopa. To jest rozumienie świata na poziomie kółka gospodyń wiejskich. Czy on jest upośledzony? Bo... ja nie chcę być potem posądzony o to, że wyśmiewam. Karolku, uwierz mi na słowo, że jeśli żadna kobieta nie będzie cię chciała, ale tak po prostu żadna kobieta cię nie będzie chciała, to jest duża szansa, że żaden facet również nie będzie ciebie chciał, bo musisz być chujowym człowiekiem. Osoby homoseksualne też mają jakieś gusta i standardy, tak mi się wydaje. I na pewno jest kilku gejów na świecie, którzy mogliby być z jakąś kobietą, jeśli by chcieli. Ale wolą nie. Dla mnie bycie tak zwanym homosiem, pedałem, prawda, nie chcę tego brzydko nazywać, bo tu nie o to chodzi. To zacznij używać neutralnie nacechowanych wyrazów. Homoseksualiści. Ale ty jesteś tak pasywnie agresywny. Z jednej strony boisz się odpowiedzialności za obrażanie, ale z drugiej chcesz im dokopać, więc... Pedałem, nie chcę tego brzydko nazywać. Tak jak mówię, jestem maksymalnie do granic możliwości tolerancyjnych. Powiedział, że jest tolerancyjny, więc wszystko mu wybaczamy. Ten fragment o tym, że to choroba... Ale on jest przecież to... Ten fragment o tym, że geje to despera... Stary, posłuchaj mnie, wychowujesz dziecko ze swoją żoną, nie? Wychowujesz, masz fajnego synka, Bobo, takie, kurde, najpierw go nosisz, potem w wózeczku, potem wkładasz mu flachę do ryja, żeby się napił trochę mleka. Potem idziesz z nim na spacer, kopiesz z nim, prawda, w piłkę, robisz z nim masę rzeczy, stary, to jest twoje oczko w głowie. I pewnego dnia nie będziesz miał dla niego czasu. Pójdziesz do pracy, twoja żona pójdzie do pracy, nie będziesz miał go jak zostawić z opiekunką. Dorośnie do pewnego wieku, że będzie mógł zostać sam w domu. Wyjdzie na dwór, powiedzmy z psem, którego też będziesz miał, którego kupiłeś, bo powiedziałeś, że o synku, piesek będzie dla ciebie fajny, kupię ci go, prawda? Będziesz się nim zajmował, czochrał go, bawił się z nim, prawda? I twój syn wychodzi do parku i widzi na ławce. Nawet nie do parku, wychodzi gdzieś przed blok i widzi już dawno zalegalizowane związki homoseksualne, gdzie dwóch mężczyzn są sobie w objęcia i... O, Rafał... Próbujesz zasugerować, że trzymałbyś syna w piwnicy. Bo jak inaczej wytłumaczysz to, że w twojej historyjce związki homoseksualne zostały już dawno zalegalizowane, a pierwszy raz, kiedy twój syn zetknie się z gejem, to kiedy wyjdzie sam na ulicę? Jestem człowiekiem bardzo przyszłościowym, więc chciałbym dbać o moje pokolenie. To po prostu zamknij kanał. Zamknij kanał
i zostań tam. Zgłoś się do najbliższego zakładu, tam przydzielą ci opiekunkę, ona będzie gotowała ci posiłki. Nie potrafisz sklecić sensownej historyjki do poparcia twoich dziwnych argumentów i dziwnego wyobrażenia o świecie. Kto wie, może za kilka lat zapomnisz, za którą część noża się chwyta. Nawet jeśli w moich filmach nie znajdziecie pięknej wartości merytorycznej, którą niesie, tak jak ten film, ja dużo nie mówię. Jeżeli macie jakiś autorytet, jeżeli jestem dla was autorytetem, nie mówię, że mi możecie zaufać w 100%. Nie bez powodu mam koszulkę z I Love Asia. To jest koszulka, prawda, mojej, którą bardzo kocham. Cieszę się, że z nią jestem. Jestem facetem, więc potrafię się zachować. Potrafię zadowolić tę kobietę i wiem, czego jej potrzeba. Nie potrzebuję odskoczni w formie wyjścia na miasto z kumplem, żeby później z nim, prawda, przyjść i tam go tego, nie? Czekam na wasze wypowiadanie się. Przyjdą tutaj też również hejterzy, którzy stwierdzą, że a, trzeba troszeczkę poniszczyć tego Karolka, bo gada głupoty, prawda? To będzie właśnie ta propaganda, o której mówię. Także bardzo serdecznie na to czekam i chciałbym posłuchać waszego zdania. No i przyszła propaganda logicznego myślenia. Nie spodziewałeś się pewnie. Moje prywatne poglądy pozostawię poza tym filmem, ponieważ są rzeczy, które akceptuję i są okej, a są rzeczy, których nie lubię i nie chcę. Ale jest jedna rzecz, którą zdecydowanie uwielbiam. I to jest ten stan, kiedy ktoś, kto chce dyskutować, ma coś do powiedzenia, ma jakąkolwiek wiedzę w temacie, jakiekolwiek logiczne argumenty. Pozostań przy grach i żyganiu. Ale wypowiedzi w ważnych sprawach pozostaw ludziom, którzy mają mózg. Jak dobrze słyszeliśmy ze studia rodziny Dąbrowskich. Mam nadzieję, że troszeczkę bardziej pomyślicie. Zostawiajcie łapeczki. Łapeczki są teraz bardzo ważne. Niech ten film dotrze do jak największej ilości osób, bo to jest bardzo ważny temat, moi drodzy. Tak jak mówię, popieram branie wysportowanego, silnego mężczyzny, tak zwanego pedału, żeby później z nim, prawda, przyjść i tam go tego. Także serdecznie dziękuję za oglądanie. Instagram, fanpage to jest obowiązek. Każdy mistrz, patriota tego kanału, mistrzowskiego kanału powinien polubić i fanpage, i Instagram. Dzięki serdecznie za oglądanie. Chodź tu grubo, co sądzisz o homosiach? Tak jak mówię, jestem maksymalnie do granic możliwości tolerancyjnych. Masz takich dwóch pedałów? Nie chcę tego brzydko nazywać, bo tu nie o to chodzi. Nie.